masz tort urodzinowy. Co to najlepsze rzeczy? Będzie świeczka. No jak? Spali się przecież. Ty, stoisz tak pod słońcem, że cię nie widać. Co mam odrabiać, kurwa? Tego najlepsze by. Byłbyś taki życzenie, tak? Gruby był. Chcę być tak wysoki jak Adam. To Mateusz Pawlikowski, bo to jest tak. Challenge dla niego dzisiaj. Tak, i zaczynamy kurwa od żarcia. Challenge. A. To on zje coś kurwa takiego większego pewnie. Na raz chapnie. Przygotowanie do challenge'u. Jest nie stresował. To się przyje. Powiedz zasady challenge'u. Zasady są takie. Full rough, czyli jak najbardziej skąpy strój, żeby zakrywał fajfusa, ale odkrywał stopy i dłonie. Jakie są zasady? Trzy boje, panie Mateuszu. Przysiad, wyciskanie, martwy ciąg, tak jak w trójboju. Kolejność może być dowolna, ale muszą być te trzy konkurencje wykonane. Robimy to z masą ciała i robimy tyle powtórzeń, ile mamy lat. Niestety jesteś trochę na straconej pozycji, bo ważysz chuj więcej, ale daję ci ulgę na klacie, bo jest kontuzja, to 120 kg. Ja będę robił wszystko 110, żeby jakoś to tak trochę zrównoważyć, nie? Żeby nie było, że tam będę setką się pracował, nie? 110. Kto szybciej zrobi, ten wygrywa, przegrany stawia flachę we Wrocławiu za 2 tygodnie i walimy kurwa popór. Tak jest zasadne. Tu oficjalne ważenie zawodnika. No. Spasiony? 110. 110? Nie. O kurwa, 110. Jak mordę strzelił, nie wierzę. Strzelił. Jak ty to zrobiłeś? Aż ładowanie. Kurwa! Pamiętasz tego dużego chłopa, co był u nas na zawodach? Pan Pilkowski ma teraz? No, tak, no. Też ma dzisiaj urodziny. No właśnie wiem, no złożyłem mu ten. Wbijemy za ile ma? 29, rok starszy, wada ma wieku. Co, że wygląda, bo ma tu brodę, nie? Dobrze, twoje zdrowie, Mateusz. To jest chyba ostatni toast, który wniosę, bo po tym challenge'u prawdopodobnie zdechnę, kurwa. Bo robimy przysiad, wyciskanie i martwy masą ciała razy ilość lat. Czyli ja robię 28, a Mateusz robi 29. I on będzie robił 140, miast 50. Kto kurwa szybciej, kto przypierdoli stawia flachę. Za 2 tygodnie walimy. Tak, ja mam 51. Ja nie tak kurwa. 150 waży. Cały miesiąc wyjebał. Kurwa. No, grubka. Kolki, żeby... To właśnie życie sportowca. Sport, kurwa. Tam już mi żałobne pieśni śpiewają. To co ja działam? Przysiad. Przysiad, ława i ciągi na koniec. Po 28 razy. Tu mamy start. No. Dawaj, dawaj. Jeszcze 8. Dawaj, dawaj. Nie zatrzymuj się, bo to chuj z tego. Dawaj, dawaj. Chcę odpocząć? Tak, ja bym się miał ten challenge. No. Ile, 4 jeszcze? Front pobieram. Dawaj, dawaj.
Dawaj. O kurwa. Najebany. Dawaj na ławę, zapierdalaj. To jest konkurencja kurwa z trąbę. Zapierdalaj. Nie ma picia. Skalmisz? Nie. Zrób Larsen Pressa, bo widzę, że się chyba nie ułożysz. Płak. Dawaj, dawaj. Jak coś to podbiegnę, jak się będzie gniotło. Lecisz, kurwa. Trzy minuty właśnie, bo zacząłeś 20.03 i 13 sekund. Teraz minęły 3 minuty. A jeszcze masz 8 i 28 ciągów. Widzisz? Zaraz ci się piosenka skończy. Jeszcze tylko 28 ciągów. Widzę, że nawet napić się nie możesz, kurwa. Jakie będą ciągi? Czy to będzie sumo? Ale leci z siebie. Dawaj, dawaj. Jeszcze trochę. Tylko 18. Babciu, chciałeś na moją rodzinę? Fajnie. Dawaj, lecisz. Okulary ci zapewne zaraz pójdą się jeść. Jeszcze 8. 9. To powinno być miniatura tego filmu, a nie. W sumie leżałeś tak samo. Dawaj, bo motywacyjna muzyka jest. Oddzieliłem ciało od duszy. Trzy, cztery, pięć. Dawaj, dawaj. Dzisiaj rada dla federacji.
zaprosić do subskrybowania kanału i lajkowania. Zapraszam. Ja. Podsumuj to chociaż. Do subskrypcji? Myślę, że jak Mateusz zobaczy tą ostatnią scenę, to zrezygnuje z tego challenge'u. Ale świli tak. Piję dobra. Zostaw lajka. Komentarz. Przede wszystkim komentarz. Bo ten zawodnik dał się wszystko. A właśnie, zapomniałem zobaczyć na ten, ale no teraz mamy 20:10, czyli no 7 minut. 6 z kawałkiem pewnie robiłeś. Także to jest całkiem dobry wynik. Do następnego. Jeszcze tylko złapię swój brzuch.